Szanowni Państwo, w Polsce raj, raj, ajajajajaj, mamy przepiękną Polskę, tak by się wydawało z narracji, która nas oblega od 10 miesięcy. Piękną Polskę, która pięknie rośnie, ludzie są zadowoleni, ludzie są szczęśliwi, Szanowni Państwo, i wszystko jest fajnie. Problem w tym wszystkim, że to wszystko nieprawda. Szanowni Państwo, już niedługo Donald Tusk za kilka miesięcy jeszcze mocniej podwyższy nam podatki. Już niedługo Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia jeszcze mocniej podwyższą nam opłaty. Szanowni Państwo, a w styczniu zapowiadają zagarnięcie nam kilkudziesięciu miliardów złotych z naszych podatków, aby przeznaczyć te pieniądze zagranicznym korporacjom, zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom. Już dzisiaj, każdego dnia jest przekazywanych miliony złotych, każdego dnia, dosłownie każdego dnia jest przekazywanych miliony złotych w miesiącu, miliardy może nawet, na zagraniczne korporacje, zagraniczne banki i zagranicznych deweloperów, aby oni nam sprzedawali 3 razy, 4 razy, 10 razy za drogie nieruchomości i po to, aby zatrudniali nas za 3 razy mniej, a żarcie sprzedawali nam drożej. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Rzeczywistość Donalda Tuska, rzeczywistość Kosiniaka-Kamysza i rzeczywistość Hołowni. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost, sytuacja jest tragiczna, choć nam się wmawia, że ona jest jakaś dobra. Proszę zobaczyć, co się w danym momencie dzieje. Ja osobiście uważam, że jesteśmy na trajektoriach ukraińskich. Ja przedstawiłem, dlaczego ja uważam, że jesteśmy na trajektoriach ukraińskich. Szanowni Państwo, 30 lat temu Ukraina, ten nieszczęśliwy kraj z tymi nieszczęśliwymi ludźmi, którzy są skorumpowani do cna, którzy, Szanowni Państwo, są sowietyzowani. Pamiętajmy, że Ukraina to bardzo nieszczęśliwy kraj, który był niszczony przez Rosję przez bardzo, bardzo długo, ale też przez samych siebie, no bo to ukraińskie bandy, mafie, oligarchia tam rządzi w najlepsze, więc ten kraj jest rozkradany i niszczony, no ale także oczywiście przez samych Ukraińców, bo to jest, Szanowni Państwo, niestety taki zmemlany ostro naród, naród sowiecki. Szanowni Państwo, to jest naród sowiecki, mówmy sobie wprost. I 30 lat temu, dlatego że nie podjęli odpowiednich decyzji, a Polska odpowiednie decyzje podjęła, 30 lat temu, mało się o tym mówi, ale Szanowni Państwo, 30 lat temu, gdy wchodziliśmy do, gdy upadł Związek Radziecki, proszę zobaczyć, UAH, nie wiem, czy tu będą pokazywali UAH, PLN, chyba nawet nie ma ich waluty, proszę zobaczyć, UAH, nawet nie ma ich waluty, ukraińskiej waluty nawet nie ma, bo ukraińska waluta, z tego co ja pamiętam, to jest UAH, PLN, prawda? Więc, Szanowni Państwo, powiem to w skrócie, 35 lat temu, gdy upadał komunizm w Polsce, to my żeśmy podjęli pewne decyzje, Polska podjęła pewne decyzje, gorsze lub mniejsze. I proszę zobaczyć, już w 2004 roku, Szanowni Państwo, jeszcze w 2004 roku, czyli no 20 lat temu, jeden UAH, czyli ta hrywna ukraińska, kosztowała 74 grosze, prawda? Czyli prawie było 1 do 1. Następnie ta hrywna, no, do dzisiaj zapadła się do 11 groszy, prawda? Czyli można dostać 7 razy mniej za jedną ukraińską hrywnę, prawda? 7 razy mniej złotówek można dostać za jedną ukraińską hrywnę, znaczy za ukraińską hrywnę dostaniemy 11 groszy. Prawda, sztucznie utrzymana, 11 groszy, prawda, przepraszam, dostaniemy 9,5 grosza dzisiaj, prawda, 9,5 grosza dostaniemy, czyli 9 groszy, 9,5 grosza, jednak w 2004 roku jedna ukraińska hrywna kosztowała prawie 80 grosz. Tylko przez 20 lat, i proszę sobie to przerobić, 20 lat temu na Ukrainie się nic nie działo.
I ukraińska hrywna równomiernie zawala się, szanowni państwo. W 14 roku już kosztowała 37 groszy, a nie 80, czyli już zawaliła się o połowę w 10 lat. Dzisiaj się zawaliła do 9 groszy, 9,5 grosza. Jednak, szanowni państwo, w ogóle hrywna to była 1 do 1, czy tam nawet więcej do złotówki w 90 roku. Szanowni państwo, gdy my podjęliśmy bardzo ważne decyzje w 90 roku, za co zapłaciliśmy gigantyczną cenę upodlenia naszego narodu, mówmy sobie wprost, było bardzo, bardzo źle, była bardzo wielka bieda, bardzo społecznie zniszczeni żeśmy byli, szanowni państwo, nikt nam nie pomagał, nikt nam nic nie dawał, szanowni państwo, nikt dla nas nic nie robił, nikt się nad nami, szanowni państwo, nie modlił, no może tylko i wyłącznie Jan Paweł II w Rzymie, prawda, taka rzeczywistość, no ktoś tam może jeszcze się nad nami modlił, to ja nie mówię, to nie chcę tak mówić, ale ja mówię tak ogólnie, prawda, nikt nam nic nie dawał, żeśmy musieli przebiedować, żeśmy musieli wypracować. Szanowni państwo, od 40 lat naród polski jest skrajnie najciężej pracującym narodem w całej Europie, z tych takich dużych narodów, wiadomo, że jakiś tam ciężej pracuje, prawda, nie wiem, jakiś mały naród, prawda, ale z tych dużych, szanowni państwo, jesteśmy dostawcami od 40 lat taniej siły roboczej, szanowni państwo, tak taniej siły roboczej, że no, nawet nam się płaci 2-3 razy mniej w zagranicznych korporacjach, które sprzedają żarcie w Polsce, no a te produkty sprzedaje się nam drożej niż na przykład we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii, w tych samych korporacjach, prawda? Tak więc, ale tam się płaci więcej, emerytury się wypłaca 3 razy wyższe. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Polska w danym momencie, mimo tej strasznej charówy przez ostatnie 40 lat, tego upodlenia naszego narodu, szanowni państwo, te upodlenia naszego narodu, no mówmy sobie wprost, czy to, szanowni państwo, ja bym nie miał problemu, gdyby Niemcy przyjeżdżali do Polski sprzątać kible. Ja bym nie miał z tym problemu, gdyby Niemcy do Polski przyjeżdżali sprzątać kible. No mówmy sobie wprost, ja nie miałbym z tym problemu, jeżeli my byśmy byli wystarczająco bogaci, a Niemcy wystarczająco biedni, to ja nie mam problemu, żeby 500 000 Niemców przyjechało sprzątać szalety miejskie do Polski, prawda? No przecież tak przez 40 lat było, szanowni państwo, przez 40 lat. Skąd my w ogóle mamy Polskę? Skąd my w ogóle mamy Polskę? Przede wszystkim, szanowni państwo, żeśmy 300 lat walczyli o naszą niepodległość, żeśmy 300 lat walczyli o naszą kulturę, żeśmy 300 lat, szanowni państwo, prezerwowali tą kulturę pod różnego rodzaju zaborami. Szanowni państwo, byliśmy niszczeni przez wszystkich naokoło. Nawet Ukraińcy przecież obrzydliwą rzecz nam zrobili, szanowni państwo, pomijając już, że stali, gdy było powstanie warszawskie, przed Warszawą i nam nie pomogli, no ale przecież to, co się stało na Wołyniu, to, szanowni państwo, to jest jakaś, to jest szokujące, szanowni państwo. Byliśmy, to nawet nie chodzi o zabory, ale o to wszystko, co się działo. I szanowni państwo, po 300 latach walki, 3 mileniach, 300 lat walki, szanowni państwo, proszę to zrozumieć, ilu ludzi, takich jak ja, takich jak wy, takich jak ci, którzy będą, ci, którzy byli, musiało budować, szanowni państwo, naszą kulturę, naszą społeczność, nasz naród, abyśmy my mieli w danym momencie to, co mamy dzisiaj. Oczywiście, u nas jest bardzo dużo złodziei, upodleńców, kłamców, korupcja skrajna, prawda, ale pomijając to wszystko, no, biorąc pod uwagę to, co mamy, i daliśmy się okradać sami, prawda, dawaliśmy się okradać, dajemy się okradać do dzisiaj, no, ale mamy tą naszą Polskę, szanowni państwo, tylko że ta Polska nie jest efektem, ta Polska nasza nie jest efektem tego, że ktoś ją nam dał, szanowni państwo, że ona nam spadła z nieba, szanowni państwo, nie, szanowni państwo, cud nad Wisłą to nie było coś takiego, że przyszła, Polakom się nawet wpaja, że właśnie główna wygrana, jedna z najpiękniejszych wygranych Polaków, taka szybka, ale bardzo ciężka, nam się nawet wpajało, jak ja byłem dzieckiem, nam się wpajało, że my, szanowni państwo, bitwę warszawską, polsko-bolszewicką, żeśmy
Wygrali, bo przyszła Matka Boska, szanowni państwo, Matka Boska nad Wisłę i wszyscy Rosjanie uciekli. No tak tam się wmawia, szanowni państwo, a przecież to był bój wielomiesięczny, wielomiesięczny bój, szanowni państwo. Taka to była rzeczywistość, wielomiesięczny bój. Ilu ludzi tam, szanowni państwo, no niestety pożegnało się ze swoimi rodzinami na zawsze. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, Polska, to co my dzisiaj mamy, to jest zasługa 300 lat walki o niepodległość. Szanowni państwo, niepodległości my żeśmy nie wywalczyli w 10 lat. Wałęsa nam nie wywalczył przecież niepodległości. To Wałęsa nie wybudował Polski, prawda? Tak, to przecież tak jak mówi, że wszystkich zrobił w jajo i on obalił komunizm, prawda? Razem z rodziną. No tam, szanowni państwo, przecież to nie, szanowni państwo, Piłsudski nam wywalczył Polskę, prawda? To 300 lat ciężkiej charówy, ciężkiej pracy, prezerwowania narodu polskiego, szanowni państwo, charówy, 300 lat. I ostatnie 35 lat to też jest ciężka charówa. To też jeszcze przypominam, że 1 milion Polaków, czy 2 miliony Polaków w ciągu ostatnich 35 lat, gdzieś około 2 milionów Polaków chyba wyjechało do Niemiec, 1 milion Polaków do Wielkiej Brytanii, 1 milion Polaków razem do Holandii, Belgii, Irlandii, Norwegii i Szwecji, prawda? I jeszcze następny 1 milion Polaków dołączymy, nie wiem, w innych jakichś tam krajach jak Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, prawda, Austria, Ameryka, Kanada, Australia. My harujemy jak woły, żeby mieć to, co mieć. Żeby mieć to, co mamy, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Obudźmy się. No i co się dzieje? No nam się wmawia, że jest dobrze. No nie jest właśnie dobrze, szanowni państwo, nie jest właśnie dobrze ze względu na to, że mamy sytuację, w której polska złotówka upada. Polska złotówka upada ze względu na to, że Morawiecki po 300 latach zbierania tego wszystkiego, co mamy, budowania tego wszystkiego, co mamy, tego naszego całego upodlenia, tej naszej całej charówy, szanowni państwo, tej walki, prawda? Morawiecki zaczął wszystko niszczyć i rozdawać. Najpierw zaczął wszystko niszczyć w roku 2020, prawda, bo inne kraje sobie inaczej porodziły, nie zniszczyły się, tak? Zaczął drukować naszego polskiego złotego, niszcząc go, a następnie, szanowni państwo, zaczął wszystko rozdawać obcemu narodowi, który nawet nie chce, szanowni państwo, przyznać się do okrucieństw no, na Wołyniu. No przecież to są jaja. Przecież to są jaja, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, że Ukraina jest od nas uzależniona. Kraina gospodarcza jest od nas uzależniona a oni nawet nie chcą takiego czegoś przyznać, to zrozummy to, co będzie potem, prawda? I Morawiecki w 2020 roku wszystko zniszczył, no to wprowadził, zaczął niszczyć w 2020 doszczętnie, prawda? Bo inne narody z tym kryzysem sobie inaczej poradziły, prawda? Potem zaczął w 2022 wszystko rozdawać to, co my żeśmy wybudowali, no ale do puenty. Dlaczego my jesteśmy, szanowni państwo, na trajektoriach ukraińskich? 35 lat temu podjęliśmy pewne decyzje, pomijając już, że budujemy Polskę 300 lat, ale 35 lat temu podjęliśmy pewne decyzje, prawda? 35 lat temu Ukraina na papierze była bogatsza niż Polska. Niż Polska, szanowni państwo. Ukraina była bogatsza niż Polska. Proszę sobie wyobrazić. Niż Polska. Tu mamy ukraińską hrywnę. PLX, nie wiem czemu tak jest napisane. Tu mamy ukraińską hrywnę. Proszę zobaczyć. Ukraina, proszę zobaczyć. Tu mamy ukraińską hrywnę. Ukraina 30... Ja teraz to pokażę. Dlaczego... W ogóle to nie jest film o Ukrainie, tylko o trajektoriach ukraińskich Polski, prawda? I to, że jak się... Bo Polacy nie wiedzą, skąd my mamy Polskę. Polacy tą Polskę rozdają, szanowni państwo. Za darmo. Przepraszam, wezmę łykę kawy, tą gorycz popiję. Ja bym chciał powiedzieć, że ja Ukraińcom wszystkiego dobrego życzę. Życzę im powrotu na Ukrainę i odbudowy swojego kraju, żeby mogli żyć w swoim kraju i żeby mogli go sobie wybudować, prawda? No przecież ja im kraju nie będę budował. Szanowni państwo, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Wystarczy, że im naród uratowaliśmy. Polska uratowała naród ukraiński.
Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tu mamy ukraińską hrywnę i tu mamy, proszę zobaczyć, tu mamy 12 rok. 12 rok. Ukraińska hrywna po 43 grosze. Tu mamy po 9,5 grosza. 13 rok. Ale to nie jest tylko, szanowni państwo, proszę, ona już się zawalała. Przecież ta rewolucja tam pomarańczowa, ona tam była szybciej, tam później, prawda, w ten 14 rok, co... To się dzieje i dzieje i dzieje i dzieje. Ukraina jest krajem skorumpowanym, złodziejskim, zoligarchizowanym. Tak? I teraz, proszę zobaczyć, UAH, USD, nie ma nawet wykresów. No nie ma nawet wykresów, proszę sobie wyobrazić, że nie ma nawet wykresów. No nie ma nawet wykresów, jeżeli chodzi o Ukrainę, no tych starych. Ale ja robiłem, ja pisałem, ja pamiętam 5 lat temu pisałem artykuł o ukraińskiej hrywnie i te wykresy były jeszcze 30-letnie. No po prostu bardzo często wykresy giną 40-letnie, żeby nie wiedzieć, co się dzieje, prawda? No bo jakbyś zobaczył, że ukraińska hrywna kiedyś kosztowała 35 lat temu 1 złotego, a dzisiaj ukraińska hrywna kosztuje, wiesz, 8 groszy, a i tak te 8 groszy to tam nikt nie chce dawać za tą ukraińską hrywnę, bo w rzeczywistości gdyby znikły te wszystkie gwarancje, prawda, to ukraińska hrywna chyba dzisiaj by kosztowała 1 grosza, jak w ogóle cokolwiek, nie, coś tam by kosztowała, prawda, bo coś tam dalej, ta ich gospodarka coś tam tworzy, no ale nie będzie tworzyć, bo Ukraińcy nie chcą wrócić na Ukrainę. Ukraińcy nie chcą wrócić na Ukrainę, więc Ukraina upadnie jako gospodarka, prawda? To będzie... upadnie, bo oni nie chcą wrócić, prawda? Więc taka jest rzeczywistość. I, szanowni państwo, dlaczego my jesteśmy na trajektoriach ukraińskich? Dlaczego my jesteśmy na trajektoriach ukraińskich? Dlaczego Ukraina upadła? Ukraina upadła ze względu na to, że 35 lat temu podjęli decyzję mieć skrajnie skorumpowane państwo. My też oczywiście mamy skorumpowane, ale oni to tam, my chociaż jakieś takie pozory robimy, prawda, i tak dalej. Nie? Szanowni Państwo, oni mają 10 razy bardziej bandycki kraj niż Polska i 10 razy bardziej skorumpowany. To jest jeden wielki syf. Państwo ukraińskie. To jest jeden... Polska to jest syf, ale to już w ogóle, prawda? To... Ale my w danym momencie jesteśmy na trajektoriach, szanowni państwo, ukraińskich. Dlaczego? Ze względu na to, dlaczego Ukraina upadła. Przede wszystkim oligarchizacja Ukrainy, to my mamy właśnie oligarchizację Polski, prawda? Oligarchizację Polski przez... ukraińscy oligarchowie już tu są. I druga rzecz, tylko że u nas ta oligarchizacja inaczej, szanowni państwo, to troszeczkę wygląda, bo u nas trzeba zachowywać jeszcze jakieś pozory. U nas oligarchizacja jest przez zagraniczne korporacje. Przez zagraniczne korporacje oligarchizacja, tak? Czyli Polak nie jest w stanie się bogacić w kraju, tak? Jedynie może pójść zarabiać 600 euro, czy tam 700 euro do, wiesz, dyskontu, czy jakiegoś tam czegoś innego, prawda, 700 euro i ma się cieszyć. I mówią, że płaca minimalna rośnie, że na przykład płaca minimalna w Polsce to na przykład tam, nie wiem, 15 w Europie, czy 10, ale w rzeczywistości to jest kłamstwo, bo, szanowni państwo, gdybyśmy dodali kraje, w których płacy minimalnej nie ma, no to te płace minimalne w tych krajach są nawet 2 razy, 3 razy wyższe niż w Polsce, 4 razy wyższe, bo na przykład w Islandii nie ma podobno płacy minimalnej, nie ma na wykresach, w Szwecji, Norwegii, chyba w Finlandii nie ma, we Włoszech nie ma, w Austrii nie ma, w wielu innych krajach, w Szwajcarii chyba nie ma płacy minimalnej, w wielu innych po prostu nie ma płacy minimalnej, chyba w 10 czy 8 krajach, a te kraje są 2, 3, 4 razy bogatsze niż Polska nominalnie, prawda, więc ta płaca minimalna na pewno jest 2, 3, 4 razy wyższa, w zależności od którego kraju, prawda? No i dlaczego my jesteśmy na trajektoriach ukraińskich? Przede wszystkim dlatego, że jest oligarchizacja kraju, tak? Czyli no, normalni ludzie stąd wyjeżdżają, nie będą... Drugie. Szanowni Państwo, drugie. Korupcja. Mamy skrajną korupcję. Skrajna korupcja. Polskie sądy, polska prokuratura, polskie... To jest syf. To jest zakłamany syf. W Polsce nawet jak masz dowody, szanowni państwo, to w Polsce będą ci się prokuratorzy śmiali w twarz, sędziowie będą ci się śmiali w twarz, policja będzie ci się śmiała w twarz. Będziesz się czuł jak w ubeckiej katowni, oczywiście nie, jak w ubeckiej, to dosłownie, mówię wam wprost. To nie są żarty, szanowni państwo, to nie są żarty, tak? To wszystko jest jedna wielka korupcja i bandytyzm. Mówię wprost, szanowni państwo. Tu w Polsce nawet możesz mieć najtwardsze dowody, a to one znikną.
One znikną, tak? Więc ja to ciągle mówię, ja bym nikomu nie radził ze swoimi dziećmi wracać do Polski, ja to ciągle mówię. Jak ktoś chce, to pokazuje tu okazję, tu się opłaca, tam się opłaca. Jak zamkniesz ryj i ten, to i cię nie będą niszczyć, no to może jakoś przejedziesz, prawda? No ale generalnie ja bym nikomu nie proponował wracać do Polski, prawda? Pod kątem korupcji, bandytyzmu, prawda? I tego, co się dzieje w polskich prokuraturach, sądach i policjach. Po prostu nie. To jest syf. To jest syf, szanowni państwo, mówmy sobie wprost, to jest syf, jeden wielki syf. Druga rzecz, szanowni państwo, następna rzecz, czyli tak, korupcja, oligarchizacja, wyniszczenie małego, średniego przedsiębiorcy po to, żeby właśnie oligarchowie zagraniczni królowie, książęta, magnaci, zagraniczna szlachta, szanowni państwo, i arystokracja mogła żreć na Polsce, prawda? Następna rzecz. Normalni ludzie z Polski wyjeżdżają, będą wyjeżdżać, koniec, kropka. To jest, bo to no, człowiek zachowuje się, jakby kalkulował, i on, Polacy naprawdę nie są głupi, tylko są omaniani. Polacy nie są głupi, tylko są skrajnie omaniani, prawda? Bo Polacy umieją liczyć, no i 5 milionów Polaków się nauczyło liczyć i pojechało, prawda? Wiecie, no tacy ludzie, jak wiecie, syn Donalda Tuska, który dostał tam, nie wiem, za 15 tysięcy złotych miesięcznie posadę w urzędzie marszałkowskim, prawda? Bo przecież to nie jest nepotyzm, nie, to przecież nie jest nepotyzm, prawda? Dostał za 15 tysięcy, tam będzie zarabiał chyba 10 tysięcy, czy tam 9,5 tysiąca, koszt pracodawcy to jest 12, 13, 15, prawda, więc no wiecie, no jak tacy ludzie, wiecie, co to by było, gdyby państwo syn czy córka Morawieckiego, czy Dudy dostali posadę w urzędzie marszałkowskim za 15 tysięcy miesięcznie, prawda, i 50 dni urlopu. O co to by było, szanowni państwo, nie, no taka rzeczywistość. Czyli tak, jest to trzecia rzecz, socjalizm i komunizm. W Polsce jest skrajny socjalizm i komunizm, do którego jest wykorzystywana nasza waluta, poprzez na przykład takie rzeczy, jak robił Morawiecki. Morawiecki od Tuska się nic nie różni. Szanowni państwo, waluta do socjalizmu jest używana, a jeżeli waluta do socjalizmu jest używana, no to waluta się zawala. No, Amerykanie mogą sobie rozdawać. Brytyjczycy mogli sobie rozdawać, no bo tego nikt nie rozumiał, co to jest ten quantitative easing, mieli nisko, mogli sobie to robić, mogli sobie rozdawać, ale tego przyszedł kres. W Unii Europejskiej trochę sobie mogą rozdawać, bo to trochę po kościach się rozgodzi, bo to 400 milionów ludzi, prawda? To czasem sobie mogą trochę, prawda, ale nie w takiej skali jak w Polsce, bo w Polsce jest skrajna skala rozdawnictwa, przecież niebezpieczny kredyt, który wprowadził Hillary Mintz, wel Mateusz Morawiecki, szanowni państwo, to przecież była, no przecież to, dla mnie to był rozbój w biały dzień, no i tyle. Mówmy sobie wprost. Pieniądze rozdawane na masową skalę. Co to będzie oznaczało? Że albo będą musieli drukować, a drukować nie będą, więc skąd oni będą brali pieniądze na rozdawanie dla tych zagranicznych korporacji i generalnie dla wszystkich? Skąd? Będą podwyższać podatki. Podatki i opłaty. Podatki od gazu, od prądu, podatki od żarcia, podatki od oddychania, od wszystkiego. No tak. Szanowni państwo, tak. Czyli będzie zaciśniać się coraz bardziej finansowość. Następna rzecz. No, takiego kraju nie da się utrzymać kraju, szanowni państwo. Nie da się utrzymać kraju, jeżeli mamy w Polsce, szanowni państwo, jeżeli w Polsce, wiecie, w Wielkiej Brytanii milion Polaków będzie musiało pracować, czy tam 2 miliony Polaków do 68 roku życia. 2 miliony Polaków w Niemczech będzie musiało pracować do 67 roku życia. No i wiecie, dzisiaj na przykład w Hiszpanii jest 50 tysięcy Polaków, pewnie będzie niedługo 100 tysięcy, no to 100 tysięcy Polaków w Hiszpanii będzie musiało pracować do 67 roku życia, we Francji, w Belgii, Holandii jest 500 000 Polaków bodajże, oni będą musieli pracować też tam do 67 czy 8, w Skandynawii też jest, no ale w Polsce się pracuje do 55, 50, Tusk wrócił, i dziesiątki tysięcy ubeków dostaje teraz odszkodowania, szanowni państwo, setki milionów złotych bodajże, czy miliardy złotych. To jest po prostu nie do utrzymania, no mówmy sobie wprost. To jest po prostu, szanowni państwo, nie do utrzymania. Mówmy sobie wprost. Następna rzecz. Już pomijając to wszystko, szanowni państwo, pomijając to wszystko,
pomijając to wszystko, najgorsza rzecz, normalny człowiek, który ma pieniądze, normalny, operatywny człowiek, nie jakiś tam tuman, szanowni państwo, normalny człowiek, który umie się nauczyć języki, szanowni państwo, rozumie, co wokół niego się dzieje, nigdy nie zostanie w Polsce w zagrożeniu sytuacji, w której jest prawo, że on nie będzie mógł uciec z Polski, szanowni państwo, w chwili zagrożenia bronić swoich dzieci, swojej żony, swojej matki, swego ojca, swego dziadka, swojej córki, swego syna, szanowni państwo, prawda, mamy prawo w Polsce rusko-ukraińskie, zwyrodnialcy w Polsce ustawili prawo sowieckie w Polsce, pańszczyźniano-niewolnicze, prawda, gorzej, prawda, bo kiedyś na pańszczyźnie to cię tam nie zapychali, prawda, żebyś walczył, no to gdzie, jaki rycerz by z chłopem, jaki to by żaden rycerz koło chłopa, wiecie, koło jakiegoś wieśniaka nigdy nie chciał pójść na walczyć, prawda, tam, co to, szanowni państwo, tam zaciągali jednych, drugich nie, prawda, to gdzie to, kto by chciał, prawda, bo kiedyś walczył rycerz, szlachcic, prawda, a w Polsce nie. W Polsce jest prawo rusko-ukraińskie, może nawet jeszcze gorsze, jakieś białoruskie, coś w tym stylu, nie wiem, chyba na Białorusi może lepsze jest prawo, nie wiem. No ale mamy takie, Duda takie wprowadził, Konfederacja, Platforma, Kaczyści, Morawiecki, zamerdali wszyscy ogonki, mi to klepnęli, prawda? Aż, wiesz, aż mi się mordy trzęsły, nie? No taka jest prawda, szanowni państwo. Gdybym był Rosjaninem, spierdzielałbym z tej Rosji. Gdybym był Ukraińcem, spierdzielałbym z tej Ukrainy. Gdybym był Białorusinem, szanowni państwo, spierdzielałbym z tej Białorusi tam. Taka jest rzeczywistość. Gdybym był Polakiem, to by moja noga była pół na pół tutaj, prawda? W życiu bym tu nie wracał tak, bez możliwości, szanowni państwo, dywersyfikacji mojego bezpieczeństwa, mojego majątku przed tak obrzydliwymi ludźmi, którzy w danym momencie rządzą w Polsce. No mówmy sobie wprost, tak? Następna rzecz, szanowni państwo, czyli mamy prawo, gdzie nie będziesz mógł uciekać, no to jak chcesz siedzieć w klatce? W klatce, tak? No mówmy sobie wprost. Przepraszam, wyczekamy. Depopulacja. Jesteśmy na trajektoriach ukraińskich. Depopulacja. Szanowni państwo, następna rzecz. 85% społeczeństwa, 90% społeczeństwa nie rozumie tego. Nie rozumie tego, szanowni państwo. 90% społeczeństwa nie rozumie tego, że jeżeli by kiedyś na nas Rosja napadła, tak jak na przykład na Ukrainie, czy podobnie, to my, Polska, nie jest w stanie sama z tym wygrać, prawda? Więc nie ma znaczenia, czy my będziemy mieli 200 tysięcy armii, 300 tysięcy, czy 400. Nie. Polska, czy Finlandia, czy Litwa, Łotwa, Estonia, czy Słowacja, czy Rumunia, my jesteśmy wszyscy skazani na pomoc, i to gwałtowną NATO. Gwałtowną, tak? Na lotnictwo NATO, rakiety NATO. Ale nie, że oni nam przyślą, wiecie, że przyjadą nam pociągami i tam za 3 tygodnie może sobie ich użyjemy. Nie! Jedyne odepchanie Rosji, jakby na nas napadła, to jest tylko i wyłącznie, szanowni państwo, żeby to się zakończyło w tydzień, prawda? Z minimalnymi, wiecie, stratami. No to by musiałby być totalny support NATO, prawda? Więc nam się wpaja, że my byśmy mieli sami na przykład, no dosłownie, w Polsce mamy ludzi, którzy uważają, że my byśmy się sami mieli nawalać z Rosją. A ciekawe czym, jak Morawiecki wszystko porozdawał. Zamówili to wszystko, ale teraz Tusk to kasuje. To czym będziemy tam, czym? Szanowni państwo, osamotniony bój z Rosją to jest osamotniony bój jak w 1939. Taka sama zdrada by była, prawda? Więc to jest w ogóle bez sensu, prawda? Natychmiast NATO musiałoby nam pomóc. Natychmiast. Całe lotnictwo europejskie, szanowni państwo, skandynawskie. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich musiałoby być. Bo to bez sensu by było z nimi się nawalać, bo oni by z nas zrobili drugą Ukrainę. Drugą Ukrainę. Trzecia rzecz. Polski nikt by nie ruszył, gdyby w Polsce... Szanowni państwo, w Polsce mamy 10 milionów budżetówki i ludzi, którzy z budżetówki żyją. Z budżetówki żyją. Ale oni nie pójdą. Ty pójdziesz, twoja rodzina, więc srać ich. Walić ich. Oni uważają, że jesteś gorszy, że jesteś śmieciem, że oni nie, a ty tak.
Polsce powinniśmy, w naszym kraju, Polska nie powinna udawać Szwajcarii, Polska nie powinna udawać Wielkiej Brytanii, Polska nie powinna udawać Skandynawii, Polska nie powinna udawać Ameryki. Szanowni Państwo, Polska powinna być Polską, a Polska była Polską, Szanowni Państwo, wtedy, gdy Polska była, Szanowni Państwo, broniona przez jej elity. W Polsce mamy miliony, Szanowni Państwo, urzędników, miliony budżetówki, Szanowni Państwo, którzy żyją z naszych podatków. I oni, Szanowni Państwo, powinni być, chcesz być obywatel Rzeczypospolitej, Szanowni Państwo, który chce być urzędnikiem, policjantem i pracować w budżetówce i z pieniędzy podatków, z podatków Polaków, prawda, z podatków Polaków, od razu, Szanowni Państwo, jest obrońcą Rzeczypospolitej. Jeżeli mamy, sobie wybierasz, masz 20 lat, zostajesz, Szanowni Państwo, urzędnikiem Rzeczypospolitej, dobrze opłacanym, ale wiesz, że jak coś, to ty będziesz bronił Rzeczypospolitej. I nie mów, że bo nie umiem biegać, bo nie umiem podnieść. Dzisiaj są drony, zawsze możesz przyklejać plasterki, zawsze możesz to, zawsze możesz tamto. Szanowni Państwo, 10 milionów Polaków żre za nasze, niszczą nas za nasze, ale bronić nas za nasze nie chcą. Nie chcą. I 30 milionów Polaków się temu przygląda. Polska powinna być broniona przez Polaków. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy mieli taką obronę cywilną, nikt by nawet nie śmiał na nas napaść. No bo gdyby Putin, Szanowni Państwo, wiedział, że 5 milionów budżetówki w 2 dni wie, co robić, w 2 dni, a reszta narodu, na przykład 20 milionów Polaków wtedy by uciekło, prawda, na zachodnie części Polski albo do Niemiec i tak dalej, tam by sobie gdzieś pojechali. Ja uważam, że jakby coś się działo, to 20 milionów Polaków powinno uciec. Uciec, potem sobie wrócić, jak się zakończy, tak? Ale, Szanowni Państwo, widzicie, to by nas nigdy nie ruszyli, gdyby 5 milionów Polaków było właśnie tak zaangażowanych. Ale mówią, no tak, ale kto wtedy będzie chciał być urzędnikiem, to niech nie chce, niech sprzedaje zapałki. Niech idzie do szmaty, niech idzie sprzątać kible. Jak nie chce. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost. Nikt by na nas ręką nie ruszył. No nie, no bo jeżeli 5 milionów ludzi by było zaraz pod, wiecie, 5 milionów ludzi by zaraz ogarniało drony, wszystko te, to jest niemożliwe, żeby jakikolwiek Rusek w ogóle cokolwiek pomyślał, żeby chciał na nas napaść. Ale mówię oczywiście defensywnie, prawda? Defensywnie. Defensywnie, nie, no to wszystko defensywnie. No ale tego nie będzie. Więc, Szanowni Państwo, będą nas straszyć, urośnie ci syn, wezmą ci syna, pójdzie w karaluchy między debili, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mamy sowieckie, krytyjskie myślenie w naszym narodzie. I nie mówię tego, żeby, Szanowni Państwo, robić z nas głupków, tylko żebyśmy przestali być głupkami. Nie jest przyjacielem ten, który mówi ci słodkie kłamstwa, a ten, który mówi ci gorzką prawdę, Szanowni Państwo, żeby się zmienić. A jak nie, to nie, no to państwo polskie jest na trajektoriach ukraińskich, Szanowni Państwo, państwo polskie, to tak jak 10 milionów Ukraińców lachę wbija w swój kraj, tak 10 milionów budżetówki lachę wbija w Polskę, prawda? No bo oni nie chcą, Szanowni Państwo, reformacji Rzeczypospolitej, oni nie chcą, żeby Polacy się bogacili, oni wolą dać zagranicznym oligarchom, ruskim oligarchom, ukraińskim oligarchom, Szanowni Państwo, zagranicznym książętom, królom, magnatom, korporacjom, prawda? Polska to pańszczyźniany kołchoz. No ale może my się mylimy. Może ja to tak, wiecie, przesadzam i tak dalej. Nie przesadzam, Szanowni Państwo. To wszystko jest w dobrej wierze, bo ja kocham swój kraj. Ja kocham swoją kulturę. Ja kocham swoje miasto, Szanowni Państwo. Uwielbiam być w wakacje w Polsce. Zimy nienawidzę, bo jest ciemno, zimno i śmierdzi, a lato w Polsce kocham, bo jest ładnie, ciepło i pachnąco. No ale może, Szanowni Państwo, ja nie mam racji. Sprawdźmy to na liczbach, liczby nie kłamią. Szanowni, może ja nie mam racji. Sprawdźmy na liczbach. Zatem, Szanowni Państwo, przede wszystkim, następna rzecz. Zabronili nam budowy pieców, zakazują węgla, drewna, tratatatatatata, na gaz nas nie stać, bo złotówka tanieje.
I czy w rzeczywistości, zobaczmy, czy jest to, wiecie, czy w Polsce jest rzeczywiście tak gorąco, prawda? Proszę zobaczyć, w Gdańsku dzisiaj jest 23 stopnie, w nocy 13, 25, 15, 24, 16, 27, 17, 22, 14, 14 w nocy 13, prawda, w nocy, nie? W Polsce jest, szanowni państwo, tak zimno, jak w grudniu na Teneryfie. Jak w grudniu na Teneryfie. Dzisiaj, w Gdańsku. Trochę cieplej jest, szanowni państwo, trochę cieplej jest w Nowym Sączu, 26, 27, 27, 29, w nocy po 13, 17, no ale potem chmury, deszcz, 24 w nocy, 16, 22, 13 w nocy, 19, 13 w nocy, 22, 14 w nocy, prawda? Czyli nie ma u nas, szanowni państwo, upałów. Nie ma u nas upałów. Czasem są, ale generalnie nie ma. Druga rzecz. Mówią, że polska złotówka jest w dobrym stanie. Proszę zobaczyć, szanowni państwo. Tu mamy inflację. W danym momencie mamy inflację 2,6, ale przypominam, że mamy oprocentowanie 5,75. Mamy, szanowni państwo, oprocentowanie 5,75. Inflację mamy 2,6, a oprocentowanie 5,75. Tak? Cóż to oznacza? Cóż to, szanowni państwo, oznacza? Że inflacja, no, jest jaka jest, no ale proszę zobaczyć, w Finlandii mają inflację 1,3. Mają największą granicę z Rosją, a mają inflację 1,3. Dlaczego? W Estonii mają inflację prawie jak my, no ale proszę bardzo, na Łotwie mają inflację 1,4, dwa razy niższa, a na Litwie mają 0,7, czyli my, szanowni państwo, mamy 4 razy wyższą inflację, no mamy 2,6, a oni 0,7, mamy 4 razy wyższą inflację niż oni. Proszę zobaczyć, prawda? W Czechach już mają 2,5, 2%, szanowni państwo. Na Słowacji 2,1. Ale dlaczego ja to mówię? Wydaje nam się, że to wcale, wiecie, to nie są wielkie różnice. 2,6, oni mają po 1, 0,5, tam 0,7, prawda, 1,3. Ale my mamy wysokie oprocentowanie. Bo w Finlandii mają oprocentowanie 4,25, a my mamy 5,75. Ale przed chwilą mieliśmy 6,75. Tak? Proszę bardzo, na Łotwie też mają 4,25, na Litwie też mają 4,25. W Czechach już mają oprocentowanie 4,75, to jest dużo, bo to jest 1% przy milionie złotych, no to jest 10 tysięcy rocznie. Prawda? To jest dużo, szanowni państwo. To jest dużo. Oprocentowanie, proszę zobaczyć, w Szwajcarii jest 1,25. A mam 5,75, było 6,75. W Wielkiej Brytanii też mają niższe oprocentowanie o 0,5%, akurat zbytnio nie za dużo, tak? Ale no, oni mają, ale mamy dalej wyższą inflację, oni 2, my mamy 2,6, no wielkiej różnicy nie ma. Tak? Czyli mamy bardzo wysokie oprocentowanie, a my mamy nadal znacznie wyższą inflację od wielu krajów regionu. Od Litwy, Łotwy, Estonii, prawda? Od Finlandii, proszę zobaczyć, w Szwecji mają tą samą inflację, no to tam w Szwecji i w Norwegii rzeczywiście, prawda, mają tą samą dalej, prawda? No ale we Włoszech mają 0,8, prawda? Ale nie tylko ten region, bo wiecie, bo Polacy zawsze mówią, a jak jest tam na Litwie, a jak jest tam w Czechach, no to macie, nie? Donald Tusk przez 10 miesięcy, szanowni państwo, nawet nie doprowadził inflacji w Polsce do poziomu litewskiego, łotewskiego, szanowni państwo, fińskiego, a nawet czeskiego, w sytuacji, gdy my nadal mamy znacznie wyższe oprocentowanie od tych krajów. Znacznie wyższe, bo nie mają, znacznie wyższe. Dlaczego? Bo Donald Tusk dalej rozdaje pieniądze zagranicznym korporacjom, szanowni państwo. Polacy zabierają kapitał, bo widzą, co się dzieje. Straszą nas ciągle, szanowni państwo. Straszą nas, wprowadzają zielone łady, głupie ceregiele i tak dalej. Jest skrajnie źle w Polsce. Tragicznie jest depopulacja. Wmawiają nam, że depopulacja jest załatwiona. Szanowni państwo, wmawiają nam, że 2 miliony Ukraińców może zostać w Polsce. Nie może! 2 miliony Ukraińców nie może zostać w Polsce, szanowni państwo, przede wszystkim dlatego, że jeżeli 79% Ukraińców, którzy wyjechali z Ukrainy po roku 2022, nie wróci na Ukrainę,
To będzie zapaść Ukrainy, nawet jak oni to tam wygrają, no to się jeszcze raz zacznie, prawda? Taka rzeczywistość, szanowni państwo. Taka rzeczywistość, 79% Ukraińców powinno wrócić. No najlepiej, żeby 100% wróciło, żeby budowali swój kraj, prawda? No ale w Polsce, szanowni państwo, połowa ukraińskich dzieci nie uczęszcza do polskich szkół. Do polskich, uczą się banderyzmu. Do polskich szkół, to dlaczego, szanowni państwo? Ale wam mówią, i teraz następny pies pogrzebany, mówią wam, że trzeba rozdawać kredyty na 0%. Tusk będzie rozdawał darmowe dofinansowania na rowery elektryczne z Chin. 300 milionów tu, 300 milionów tam. Szanowni państwo, w sytuacji, gdy mamy depopulację i w sytuacji, gdy 79% Ukraińców, nie, ja myślę, że nawet, wiecie co, z Polski, jeżeli w Polsce jest 2 miliony Ukraińców, jeżeli w Polsce jest 2 miliony Ukraińców, 2 miliony Ukraińców, to wiecie, ci najlepsi mogliby u nas zostać, prawda, ci najbardziej praworządni, prawda, nie wiem, jacyś lekarze i tak dalej, ale generalnie, szanowni państwo, ale generalnie, jeżeli u nas jest 2 miliony Ukraińców, no to jakiś, moim zdaniem, 1 700 000 Ukraińców powinno z Polski wrócić na Ukrainę po tym, jak to się skończy. Jakieś 1 700 000 Ukraińców powinno wrócić, szanowni państwo, z Polski, czyli będziemy mieli o 1 700 000 mniej ludzi w Polsce. A mamy depopulację. Ja nie mówię, ja nie mam problemu, jak do Polski przyjeżdżają dobrzy ludzie, prawda, i tak dalej, prawda, ale oni będą się. Polska jest skrajnie biednym krajem. Jeżeli nie wrócą, Ukraina upadnie. A zaraz Donald Tusk będzie przeznaczał, szanowni państwo, dziesiątki miliardów złotych, w danym momencie dalej przeznacza, i zaraz będzie przeznaczał następne transze dla zagranicznych korporacji i zagranicznych banków. Rozumiemy to? Ale może my się mylimy, szanowni państwo, może my się mylimy. W takim razie zobaczmy. Pokazałem ostatnio Szczecin, że w Szczecinie jest tanio, szanowni państwo, na następnych liczbach. Zobaczmy, Szczecin. Zobaczmy, czy w Szczecinie można kupić coś... W Szczecin pokazałem, było można kupować nieruchomości w Szczecinie, bo ale nie każdy chce w Szczecinie. No to może ktoś by chciał we Wrocławiu zamieszkać, prawda? No i zobaczmy, czy we Wrocławiu jest coś 80-metrowego. Tą ruderę pominiemy. Tutaj coś jest nie tak, prawda? No to zobaczmy tutaj, szanowni państwo. 89 metrów kwadratowych, ale poddasze omijamy. I co można kupić we Wrocławiu, czy też pod Wrocławiem? Proszę bardzo, no to tu we Wrocławiu są znacznie tańsze chyba nieruchomości też, no są dalej znacznie tańsze niż w Gdańsku, czy w Warszawie. Trochę droższe niż w Szczecinie, widzimy, prawda? Tutaj jest dużo takich do remontu, czyli już kupisz coś za 570 tysięcy złotych dużego, 139 metrów, tutaj mamy 100 metrów, 635 tysięcy, proszę bardzo, 640 tysięcy, 650, 670 tysięcy, tutaj proszę zobaczyć, Jagodno, nie wiem, gdzie jest Jagodno, nie znam się na Wrocławiu, naprawdę tam, proszę zobaczyć, ale poddaszę to do widzenia, czyli już coś kupisz, we Wrocławiu, o, tu już 700, czyli już takie rudery u góry, ale widzicie, wszystko już 700 tysięcy, 700 tysięcy, to są 700 tysięcy, i to do remontu albo poddasza same najgorsze, prawda, czy, bo trzeba wrzucić pieniądze albo poddasze, to jest tragedia, jeżeli jest złe poddasze, prawda, popatrzcie, czyli 700 tysięcy we Wrocławiu, prawda, normalnej wielkości mieszkanie 80-metrowe, 700 tysięcy we Wrocławiu, minimum, nie, no wiadomo, że może się ponegocjować, prawda? Po 700 tysięcy, tak? I te 700 tysięcy w danym momencie, szanowni państwo, 700 tysięcy złotych w takim razie. Może to wszystko jest nieprawda, co powiedziałem. Widzimy, szanowni państwo, na podstawie inflacji i oprocentowania, że jest źle. Że jest źle. Zobaczmy w takim razie na podstawie, szanowni państwo, cen nieruchomości we Wrocławiu. Że jakby normalna rodzina, bo wiadomo, że jak jest mama i tata i córka i syn, no to minimum 80 metrów trzeba mieć. Minimum 80 metrów w kraju, w którym przez 7 miesięcy jest ciemno, zimno i śmierdzi. No to co będziesz wychodzić na dół? No to musisz siedzieć w domu. No to a co, nie będziesz siedział na 45 metrach? To jest przecież coś strasznego. No i zobaczmy, szanowni państwo, purchase price. Czyli tak, minimum 700 tysięcy trzeba we Wrocławiu.
szanowni państwo, oprocentowane kredyty są 9%, tak? Czyli ile będzie trzeba, szanowni państwo, wydać na ratę? Na 100% 5632 zł. 5632 zł. Ogrzanie, oświetlenie, jakieś czasem remonty i tak dalej, no to wychodzi nam, szanowni państwo, że żeby zamieszkać we Wrocławiu na 80 metrach kwadratowych miesięcznie razem z rachunkami i kredytem, to jest bez wpłaty własnej, oczywiście to jest, szanowni państwo, ale tak trzeba liczyć. Jak wam ktoś chce inaczej liczyć, to niech wam liczy, a wy sobie tego słuchajcie, ja będę liczył tak jak trzeba, szanowni państwo. To jest 8 tysięcy złotych miesięcznie w danym momencie. No i gdzie ten raj? 8 tysięcy złotych, żeby zamieszkać jak człowiek we Wrocławiu. W Gdańsku to już w ogóle jest przecież 10 tysięcy, a w Szczecinie gdzieś jakieś 6, tak? Czyli w Gdańsku trzeba wydać na 80-metrowe mieszkanie 10 tysięcy, we Wrocławiu 8 tysięcy miesięcznie, w Szczecinie 6 tysięcy. Ale szanowni państwo, żeśmy robili analizy wcześniej Gran Canaria, tak? Gran Canaria. I co z tego wynika? Wynika z tego, że na Gran Canaria 80-metrowe mieszkanie razem z oświetleniem, razem z rachunkami wychodzi tam 3000, prawda? 3000, czyli na Gran Canaria razem z kredytem 3000, w Szczecinie 6 tysięcy, w Wrocławiu 8 tysięcy, a w Gdańsku 10 tysięcy. Tylko że, widzicie, wy, szanowni państwo, w Hiszpanii, nie trzeba gazu, tego wszystkiego, i w Hiszpanii dalej, no ta minimalna to jest dwa razy więcej niż w Polsce, prawie, prawda? No tam w zależności od kursu, no prawie, to 70% w zależności od kursu. Tylko że ceny w Hiszpanii jedzenia już są takie same albo nawet niższe. Taka jest rzeczywistość. Nie trzeba gazu, nie ma zimy, nie trzeba, prawda? Ale wtedy się odzywają ludzie, no tak, ale jest gorąco. No pokazywałem, że wcale na Gran Canaria nie jest gorąco. No i zobaczmy, szanowni państwo, czy jest gorąco. No bo na przykład tutaj mamy Puerto de la Cruz, w tym mieście na Gran Canaria jest gorąco, bo to takie miasto przy górze i tam się gorąco zbiera, prawda? No to jest gorąco, 37, 33, 33, prawda? Dosyć ciepło, prawda? No ale jeżeli weźmiemy miasto oddalone, czyli główną stolicę Teneryfy, miasto oddalone o, nie wiem, tam 15 km czy tam 20, no proszę bardzo, przyjemna temperatura, 29 chmureczki, 28 chmureczki, 26, 27, 27, 29, 29 w nocy po 22. Czyli nie jest gorąco, nie trzeba, szanowni państwo, tam oziębiać nieruchomości. To nie jest prawdą, szanowni państwo, to nie jest prawdą. To nie jest Rzym, że dzisiaj jest po 37 stopni. Wyspy Kanaryjskie i wiele części Hiszpanii nie są takie wcale gorące, szanowni państwo, jak się nam wmawia, że trzeba, że w Polsce w zimę trzeba gaz za 5 tysięcy miesięcznie, no a tam trzeba w Hiszpanii za 5 tysięcy miesięcznie oziębiać. Tak, są miejsca takie, ale jest znaczna część, jak na przykład Teneryfa, czy Gran Canaria, czy Fuerteventura, że nie trzeba. Prawda? Że nie trzeba. No i, no ale dobra, może to wszystko nieprawda, co powiedzieliśmy, no więc szukajmy dalej, szanowni państwo. Zobaczmy, może ta Gran Canaria, którą wczoraj pokazałem, to nieprawda. Może to tylko tak chwilowo, no to zobaczmy, szanowni państwo. No to zobaczmy. Zobaczmy. Na Teneryfie sprawdzimy i klikniemy, szanowni państwo, 80 metrów kwadratowych. Cena 80 metrów kwadratowych, proszę zobaczyć. 80 metrów kwadratowych, mamy 80 metrów kwadratowych i wyskakują nam mieszkania, co ceny kliknąłem, cena od zera, cena minimum, tylko pamiętajmy, w Hiszpanii można zbijać 10, 5, 20, 30% nawet czasem. Weźmiemy od 80 metrów kwadratowych, tylko pamiętajmy, 80 metrów kwadratowych w Hiszpanii to jest, widzicie, w Hiszpanii nie trzeba siedzieć ciągle w domu, tak? Bo jest ciepło. Wyjdziesz sobie do kawiarni w grudniu po południu, nie? I będziesz sobie siedzieć na spodenkach. Normalnie. Czy w lutym, prawda? A w Polsce tego nie zrobisz. W Polsce musisz siedzieć w domu, bo jest zimno. Po co wychodzić w ogóle, tak? No i zobaczmy, szanowni państwo, jak to jest na tej Teneryfie. Popatrzmy. 80 metrowe mieszkania
jakoś jakieś, proszę bardzo, aż dziwne, jakieś tanie. Może to z jakimiś problemami prawnymi albo konstrukcyjnymi, no ale tu jakieś tanio się zaczęły po 58 tysięcy. Opportunity Security Rented in the Separate Agreement. Ok, czyli widzicie tutaj, no ominiemy te takie najtańsze, bo te najtańsze bardzo często mają jakiś taki problem, że są na odludziu, albo jakiś problem jest konstrukcyjny, albo prawny, a te takie droższe to już nie. No i popatrzmy tutaj w ogóle, bliźniak, i proszę zobaczyć, bliźniak 174 metry kwadratowe. Do remontu. Za 66 tysięcy euro, nie? Czyli ile to jest, szanowni państwo? 210 tysięcy złotych. Pewnie sprzedaliby z pocałowaniem ręki za 199 tysięcy złotych. Nie! 600 tysięcy jak w Szczecinie, czy tam 500? Nie! 700 tysięcy jak we Wrocławiu? I nie milion jak w Gdańsku? A 199 tysięcy jak na Teneryfie. I to jest dom. 174 metry kwadratowe. Do remontu, bo do remontu. Ale żeby konstrukcja była dobra i... Źle nie wygląda, tylko źle nie wygląda. Aż tak źle nie wygląda. Żeby konstrukcja była dobra, prawda? Samemu można by było dziobać. To konstrukcja musi być dobra. Może być zła konstrukcja, prawda? Może być zła konstrukcja, musi być konstrukcja dobra, tak? No ale jedziemy dalej. Proszę bardzo, 82 metry kwadratowe za 68 tysięcy. Patrzcie, z widokiem na morze. Z widokiem na morze, proszę zobaczyć. Z widokiem na morze, znaczy na ocean, przepraszam. 82 metry kwadratowe. Czyli też, może za 100, jakbyś ponegocjował 199 tysięcy. 190, no do remontu taka, widzicie, 199 tysięcy. 199 tysięcy, szanowni państwo, złotych. Złotych. Czyste powietrze, nie trzeba gazu, nie trzeba tyle oświetlać, bo jasno, prawda? Nie trzeba butów na zimę, no inne rzeczy trzeba, prawda? No bo wiadomo, że zawsze trzeba, nie wiem, może krem do opalania, o wiesz, jak masz dzieci, no to krem do opalania, prawda? No i co, no nie wiem, może więcej wody trzeba pić, prawda? No nie wiem, soków tam z wyciskanych lokalnych pomarańczy i bananów, prawda? Bo tam banany rosną, nie? No i tyle. Szanowni Państwo, widzicie, już są okazje, no ale omińmy, bo może te pierwsze, no zawsze tam malkontenci się odezwą, prawda? No i zobaczmy dalej. Popatrzcie. 71 tysięcy. Następne. Popatrzcie, palemki. 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 O, już no, ładne, nawet nie trzeba remontować, tylko odświeżyć. Odświeżyć. Odświeżyć trzeba, zdrapać ten zyl ze ścianą. Może tutaj zrobić trzeba łazienkę i kuchnię. No, łazienkę i kuchnię trzeba zrobić. Jak jest facet normalny, sobie sam zrobi. Jak jest ciołek, to nie zrobi. Nie? Albo młody, prawda? Bo młodzień, ale z wiekiem to już musisz umieć coś zrobić, prawda? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czyli widzicie, wiecie, po 250 tysięcy, tak? Ale dobra, może to wszystko nieprawda, szanowni państwo, po raz następny, bo tutaj wiecie, bo generalnie jest masa debili, ale też troli. No i oni wszystkiemu zaprzeczają. Zaprzeczają faktom, matematyce, prawdzie zaprzeczają, żeby Polak stawał się niewolnikiem zagranicznej spółki, szanowni państwo, zagranicznej korporacji, zagranicznych królów, książąt i magnatów, żeby Polak był pańszczyźnianym, tępym chłopem, szanowni państwo, polskich korporacji, polskiego urzędnika, klechy, szanowni państwo, kogo tam jeszcze, spółki Skarbu Państwa, prawda, polityka i tak dalej, i tak dalej. No przecież o to wszystko chodzi. O to wszystko chodzi, nie? No to może to wszystko nieprawda. W takim razie zobaczmy. Widzicie, po 70 tysięcy euro, nie? Po 70 tysięcy euro. No to zobaczmy tutaj. Specjalnie pokażę Państwu tą porównywarkę kredytów hipotecznych. I proszę bardzo, po angielsku, nie po hiszpańsku. Buy my first home. I popatrzmy. Wpiszemy 90 tysięcy, żeby móc wpisać 70 tysięcy, bo tak się nie da na 100%, żeby dało 70 tysięcy kredytu minimum, nie? Prawda? Czyli równowartość tej nieruchomości, czyli na 100% kredytu, żeby było, prawda? Porównanie dla nas, tak? Tak jak na tym wcześniejszym kalkulatorze w złotówkach, prawda? No i widzimy, proszę bardzo, ja to wszystko robię. Teneryfę, Santa Cruz, gdzie jest? O, jest. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, proszę bardzo, proszę bardzo,
proszę bardzo, i tutaj zobaczymy, może to wszystko nieprawda. Może jednak u nich kredyty są droższe, bo przecież jest taka tragedia, szanowni państwo, przecież jest taka tragedia, przecież jest taka tragedia, szanowni państwo, przecież jest taka tragedia. No to zobaczymy, czy ta tragedia to rzeczywiście tragedia, czy nie tragedia. Zobaczymy, szanowni państwo. Zobaczymy, czy to tragedia jest, czy nie. O. O, tu mi każe coś wpisać. O, może tak będzie. Dobra. No i zobaczymy. Łyczek kawy. No i zobaczymy. Może to wszystko nieprawda. Może też muszą pracować na kredyty tyle, szanowni państwo. Może też muszą pracować na kredyty. Tutaj nam coś nie wyskoczyło. Reduce value of home. Dziwne. To zrobimy tak, 8.5, raz, 2, 3. Może teraz nam zupdate'uje. Widzicie, ja pokazuję specjalnie, bo jest dużo, szanowni państwo, właśnie tych zagranicznych korporacji, które chcą robić z nas niewolników. Ja, znaczna część tych ludzi to też są ludzie prawdziwi, niestety. Nic z tym nie zrobisz, ale no, no niestety, tak to już, szanowni państwo, jest, że żeby z niewolnika był niewolnik, to niewolnik musi być głupi albo musi wierzyć w złe rzeczy, wiesz, bo człowiek nie musi być do końca głupi i nieinteligentny, ale wierzyć w głupoty, prawda? W głupoty, dlatego ja uważam, że ludzie mądrzy i ludzie inteligentni nie powinni oglądać telewizji, no bo są ogłupiani przez to, prawda? Stają się przez to głupi, prawda? Nie są głupi, wiedzą, że nie są głupi, ale wierzą w głupie rzeczy i dlatego ja uważam, że polska telewizja i generalnie telewizja jest złem wcielonym, prawda? Złem wcielonym. No zobaczmy, co tutaj nam wyskoczyło. Jakoś dziwnie, jak a minimum amount, tu jakoś dziwnie nam to powyskakiwało. Housing price saving. A, dobra, przepraszam, dobra. Bo tutaj nam tak wyskoczyło. Trzeba wpisać 20 tutaj, żeby było 70. To już wiem, dlaczego mi nie wyskakiwało. Przy okazji ktoś się czegoś nauczy. Proszę bardzo. No i jedziemy z tematem. Może to wszystko nieprawda, zaraz się wszyscy dowiemy, szanowni państwo, czy to wszystko prawda, czy nieprawda. No i proszę zobaczyć, rata kredytu, szanowni państwo, w Hiszpanii na te 80-metrowe mieszkania, to ile to jest? 372 euro miesięcznie. 372 euro miesięcznie, a druga 343 euro. Ile te kredyty? I na ile kredyt? Ile suma kredytu? O, jeszcze za dużo. Total to be, czy przepraszam, amount requested, a amount requested 75 850, za dużo tego kredytu. Widzicie, za dużo tego kredytu nawet, tu jest, czyli jeszcze mniej można by było. Popatrzmy tutaj w Santanderze, rata 314 euro, a ile kredytu, szanowni państwo? Ile kredytu? 75 tysięcy, czyli widzicie, nawet tu to tak mi wyskoczyło, czyli oni to jest kredyt na 75 850, tak? Czyli jeszcze droższe mieszkanie, tak? 75 850, czyli była, rata by była nawet jeszcze mniej, czyli jakieś 320 albo 310, tak? A ile to jest 310, szanowni państwo? Ile się zarabia 310 euro w Hiszpanii? Minimalna płaca w Hiszpanii to 1200 euro. To znaczy, że szanowni państwo, w Hiszpanii na te nieruchomości, które przed chwilą pokazałem, pracujemy 8 dni na ratę kredytu. A w Polsce, szanowni państwo, a w Polsce ile pracujemy? Proszę bardzo, 2 miesiące. W Polsce 2 miesiące we Wrocławiu, prawda? Prawie 2 miesiące, bo to jest 5632 zł, a na Teneryfie, szanowni państwo, 8 dni. 8 dni. A we Wrocławiu 2 miesiące. Ale jak dodamy gaz i tak dalej, no to w Polsce trzeba pracować jakieś prawie 3 miesiące, a w Hiszpanii, nie wiem,
12 dni. 13 dni. No góra 14. Razem z rachunkami. Góra 14-15 dni. Czyli w Hiszpanii na mieszkanie pracujesz pół miesiąca na płacy minimalnej, a we Wrocławiu 3 miesiące na płacy minimalnej. No 2 miesiące i 25 dni powiedzmy. W Szczecinie było, szanowni państwo, 2 miesiące trzeba pracować w Szczecinie, albo 2,5 miesiąca, we Wrocławiu 2 miesiące i 25 dni, a w Gdańsku 3 miesiące albo 3 miesiące i 10 dni, czyli 100 dni. Czyli w Gdańsku trzeba pracować na takie mieszkanie 100 dni, w Szczecinie, we Wrocławiu trzeba pracować, szanowni państwo, na takie mieszkanie 80 dni powiedzmy, czy tam 85 dni. W Szczecinie trzeba pracować, szanowni państwo, powiedzmy 2 miesiące, pi razy drzwi tam było trzeba, 2 miesiące i 10 dni, czyli 70 dni, czyli tak, w Gdańsku 100 dni, we Wrocławiu powiedzmy 80 dni, w Szczecinie powiedzmy tam 75 dni, prawda, a na Wyspach Kanaryjskich trzeba pracować 15 dni. Szanowni państwo, obudźmy się z tego nie letargu, tylko z tego niewolnictwa. Chciałbym przypomnieć, że pańszczyzna i niewolnictwo i pańszczyzna z Polski została usunięta jako jedna z ostatnich w całej Europie i no mamy dzisiaj tego backlash właśnie. Pozdrawiam, do usłyszenia i już wkrótce. Cześć!